Cześć widzowie, jestem Szymu 2012, a w dzisiejszym odcinku robimy urbex opuszczonych koszów wojskowych. To robimy cięcie i zaraz wam je pokażę. Dobra widzowie, ja tam wchodzę. Tutaj jest to przy ulicy, więc trzeba trochę uważać. To, tu jest ta duża brama wejściowa. Tylko, że jest zamknięta, a tu zaczynają się budynki tych koszar. Tu jest jakaś arena, myślę. Tam też pójdziemy, bo tam też coś jest, wy tego nie widzicie, ale tam też jest dużo różnych rzeczy. I wchodzimy. To widzowie, ja zrobię cięcie, albo nie, włączę LEDa, bo żebyście lepiej widzieli. Ja myślę, że jest jakaś winda. Tu jest jakiś wózek, ale to strasznie wygląda. To jest wyjście. Dobra. A to jest ogromny obiekt. Jakaś łazienka chyba. Tu pusto. Tu jest coś dużego. Tu pusty pokój. I tu też pusty pokój. Tu taka duże kotły jakieś. Tu są jakieś takie, nie wiem co to jest. Tu jakieś dziury. Tam jest drugi budynek, do którego niedługo też pójdziemy. I tu oddzielne pokoje. Tu jest jakiś dach. Tu są jakieś... Wiem właśnie. Tu jest jakaś winda była. A tu są dziury. Takie sypy na coś. Na co to nie wiem. Widzę tak wszędzie tutaj właśnie jest. No i to koniec. Dobra widzowie, jestem. To jest dach. I to jest ogromny komin. Przechodzimy dalej. Jeszcze taki pokój. Sobie. Tu jest winda, co tam na górę sięga. Dobra. I tam drugi korytarz. Tu widzowie, tak. Tu jest taka wnęka. Tu kolejna. Okna. Kolejna. Dobra. Tu dziura. Tu jakaś dziura. Dobra. Tu jakieś wyjście. Bo teraz właśnie byliśmy w piwnicy. No i tu jest zwykły pokój jak wszędzie indziej. Jestem właśnie.
jest straszny wózek. I przechodzimy do następnego budynku.